z analizy danych telewizyjnych wiemy, że tak naprawdę to internetowe serialomaniactwo jest fenomenem, który się rozwija obok rynku telewizyjnego. To nie jest tak, że seriale internetowe przyciągnęły publiczność telewizyjną. One raczej zainteresowały się takim widzem, który był poza zasięgiem seriali telewizyjnych. Od lat seriale telewizyjne oglądają się przede wszystkim w starszych grupach wiekowych. Tymczasem te seriale internetowe sięgnęły po młodszą, bardziej wymagającą, złaknioną jakichś bardziej awangardowych treści publiczność. Wśród tych seryjnych oglądaczy seriali duża część, prawie 50% ogląda więcej niż dwa seriale za jednym razem. Dwa odcinki serialu za jednym razem. Ten trend już jest widziany, testowany przez producentów seriali, którzy no właśnie starają się niekiedy pokazywać, wyrzucać do internetu na przykład kilka odcinków seriali za jednym razem. Tak było, tak jest na przykład z House of Cards. W Polsce ten trend zaczyna być zauważalny. Myślę, że w tym kierunku będzie szła produkcja seriali w najbliższych latach.